Hej, siemano, z tej strony Pandusi! Witam was w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym materiale ponownie zagramy sobie na PlayStation VR 2. Tym razem będzie to gra Townsman VR. Dzięki uprzejmości PlayOn możemy w nią zagrać, więc mam nadzieję, że walnijcie lajka, no i oczywiście subskrybera, by oglądać taki materiał więcej. A teraz, nie przedłużając, przechodzimy do rozgrywki. No i dobra widzowie, Townsman VR to w ogóle jest gra tak naprawdę strategiczna i my przejdziemy sobie tutaj delikatny tutorial. Jak widzicie, mamy dwie ręce i jesteśmy po prostu bogiem tej gry. Ja tu już kojarzę, co on będzie gadał, mianowicie to jest taki dosyć spoko tutorial, ale możemy normalnie brać te kłody i dawać naszym ziomeczkom, by naprawili, tutaj jak możecie zobaczyć, ten statek, który został rozwalony tak naprawdę przez jakiś huragan. No ale jak widzicie, tutaj już położyłem te resources i... oni będą naprawiać ten statek powoli. Widzę elegancko. Powiem wam, że w erze, gdzie okazały się settlersy wielką kupą, to ta gierka jest dla mnie po prostu zbawienna. Dobra, musimy popchnąć ten statek. Jak widzicie. O, może tak. Dobra. No i widzowie, tak naprawdę dopłyniemy na pierwszą wyspę, która jest Fog Island, z tego co pamiętam, czyli wyspą, jak widzicie tutaj, mgły. Tu jest właśnie Fog Island. I normalnie macie tutaj swoich mieszkańców, co jest naprawdę niesamowite. Dodatkowo możecie to tak zwiększyć, jakbyście byli... no mieszkańcem, jednym z nich, nie? Trzeba dosyć mocno uważać tutaj, co się robi, ponieważ możecie po prostu walnąć waszego gościa. I jak widzicie... no... próba utopienia, widzowie. Ogółem naszym, jak widzicie, statek się rozbił. Naszym zadaniem jest tak naprawdę naprawienie tej latarni. W tym, na tej wyspie. Możemy zobaczyć, tutaj mamy skrzynię, mamy populację. Czekajcie, musimy znaleźć wskaźnik, to jest był dół, z tego co pamiętam. Mamy takie 4, mamy 6 takiego czegoś i mamy 12 mięsa. To, mamy tutaj populację, możemy zbudować domek, jak widzicie. Możemy sobie go chwycić i stwierdzić, że... no to chciałbym tutaj, ale... pokazuje mi na czerwono, o, okej. To chcielibyśmy zbudować tak. No jak widzicie, oni tutaj będą brać te resources, czyli zasoby. Normalnie będą to budować i to jest mega koks. Wszystko oczywiście wy widzicie w płasko, a ja widzę to wszystko w 3D. I to jest naprawdę niesamowite. Uciekaj. Dodatkowo, no jeżeli lubicie rzucać ludzi, no to tu może macie pełną swobodę jakby rzucania. O, widzicie? No. Oni oczywiście nie zginą. Tutaj normalnie będziemy mogli zbudować domek myśliwski i będziemy, no wiecie, pozyskiwać jedzenie z tej pięknej tutaj damy. Tutaj właśnie jest powiedziane, że potrzebujemy więcej zasobów. Jak dać ziomeczkowi, żeby on właśnie ścinał drzewa? Trzeba go położyć przy podświetleniu. A, sprawić, żeby drzewo się podświetliło? Wtedy możecie, jak widzicie, zrobić z niego drwala. I tak jak gadam, wszystko możecie zezumować, więc jest to naprawdę spoko. Czy możemy zabrać grzyba? Nie możemy. Ale na przykład możemy zabrać taką kłodę i dać temu panu, tylko że on nie ma gdzie tego teraz zanieść, więc wiecie, nie będzie wykonywał żadnego zadania, nie? Nazwijmy to. Możemy wziąć tą babę też i stwierdzić, że no, babo, ty też na tartak. No. Niech, kurde, ścinają oboje. Tak, kolego? Tak. Dobra, no i widzowie, teraz po prostu bierzemy... możemy spróbować zabrać znowu domek. Nie wiem czy... o, jest resources, mamy więcej. Więc oni tutaj... no, nie wiedziałem, że możemy robić interakcję z wiatrakiem. Ale właśnie w tej grze macie pełno takich interakcji, których byście się nie spodziewali, że są, nie? Widzicie tutaj budowanko elegancko, nam idzie. No kurde, trochę zeza przyszło dostać od tego wiatraka. Wiatraku. O. I tak sobie żyjemy, nie? I budujemy dalej. Patrzymy, co tu możemy zbudować więcej. Resources mamy... okej. Okay. Czy ja mogę to już zbudować, to jest pytanie. Chyba mogę? O Jezu, coś chwyciłem. Więc tutaj zbudujemy kolejny domek. Jak widzicie, tutaj mam skrzynię. Trzeba dosyć mocno słuchać tego, czy oni się nie topią, ponieważ nieraz przypadkowo widzowie idzie, no, wtrącić kogoś do wody. Nie będę wam tutaj kłamał. Nie wiem, czy powinniśmy budować drugie to samo, ale spróbujmy może. Buduję drugie to samo. Mamy dwóch tutaj, jak widzicie, łowców, chociaż chyba już trzech, którzy ścinają nam drewno. Ja nie wiem, czy ja nie powinienem zabrać tego pana i właśnie kliknąć, że no, ty jesteś tym. Ty jesteś tym ziomalem. Ale on czy będzie wykonywał jakąś inną pracę? Chyba nie.
chyba nie będzie wykonywał innej pracy, widzowie. Czy ja mogę tutaj jakoś? Na pewno jednym z zadaniem jest rozwalenie tego. O, widzicie? Rozwaliliśmy to. Takie jest jedno z zadań. This old bridge is broken. Jak widzicie, potrzebujemy naprawić. Naprawić ten most, by mogli przechodzić tędy. Więc skazaliśmy go. Aha, on pewnie będzie brał kłody. Kłody powinny być, jak widzicie, tutaj zresztą są. I teraz oni biorą kłody i naprawią zaraz ten most, który jest nam potrzebny. Sterowanie w ogóle jest takie dość mocno intuicyjne i w ogóle te rzeczy są takie intuicyjne. Nie ma tutaj jakiegoś, wiecie, takiego problemu. To naprawdę mi jara i to jest takie, żyjecie w tym świecie, jakby faktycznie jesteście częścią tego miasta przez ten VR jakby. Będziemy mieli tutaj kamień, ponieważ tutaj, jak widzicie, jest taka, co, kamieniołom nazwijmy to? Ściana z kamienia jest po prostu. Więc bierzemy to, próbujemy to postawić, o tutaj wydaje mi się być spoko opcją i możemy... Nie ty. Możemy zabrać dwie kłody, jak widzicie. Dwie kłody. I spróbujemy to położyć tutaj. Ciekawe. O. Położyłem to tutaj. I ciekawe, czy. O, patrzcie, interakcja na linę nawet jest. Idzie jakaś baba. Ona pewnie już jest przypisana do tego zadania, więc dlatego ten ziomal nie mógł. Tak obstawiam, widzowie. Użyj młota, kobieto. O, pięknie. Patrzcie, jaka. O, możemy chlapu ją, żeby jej nie było, ała, żeby jej nie było ciepło. No i widzowie, widzicie, jak pięknie ona buduje sobie tutaj, elegancko. No i ona została już, jak widzicie, babą kamieniarzą, kamieniarką została. Woodcutter, co? Aha, pamiętam to. Trzeba z jednego... Building option i można... Można, widzicie, zbudować dodatkowo coś, co spowoduje, że kłody będą deskami. Czyli taki tartak do budy leśnika jakby, no nie? Nazwijmy to w ten sposób. Więc to jest bardzo gituwa. Tnie to drewno, możemy zobaczyć tutaj z bliska, jak to będzie wyglądało. Patrz, jaki silny! A tak naprawdę to nie. Niestety już prawdopodobnie jest głodny albo jest spragniony i dlatego macha tak łapami. A wydaje mi się, że idzie mi dużo szybciej niż poprzednio. A mimo wszystko powinniśmy jakoś szybko zdobyć, wiecie co, tawernę. Ktoś się topi, kogoś zepchnąłem właśnie, o tym gadałem. To była baba i kocur. O Jezu, chyba przerzuciłem kota. Jak widzicie, uratowałem. Także proszę nie pisać w komentarzach, że źle. Dobrze mi idzie. Czy oni to zbudują szybko? Tylko tak muszę patrzeć. Ja biorę dobre rzeczy. Dobra, deskę na pewno potrzebowałem. Ale... O, jest deska. Deska, trzy kamienie i dwie kłody. No i pięknie powstaje latarnia. Tu chyba idzie baba pomóc. Zbudujemy szybciej. No i widzowie, tak powstała latarnia. Teraz ogółem w tej misji przypłynie statek. Musimy go znowu napełnić resources i tyle będzie w misji. Odpłyniemy do innego landu. Mam nadzieję, że ta gierka wam się podobała. Jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, bo naprawdę według mnie jest strategicznym koksem. No i to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!